witamy w Gruziądzu. Idziemy wydawać akredytację dziennikarzom, którzy zaraz pojawią się na stadionie. Tak wygląda nasze biuro akredytacji. Kto ma? No proszę, kolega. Niektórzy sami się odsłuchują, ale wiadomo, jak to powiedziałem, to... Znajdujemy się w parku maszyn. Idziemy obejrzeć pomieszczenia znajdujące się w naszym parkingu, na tor, a także na wieżyczkę. Znajduje się biuro zawodów. Znajduje się sędzia. Ja właśnie w telewizji będę. Pracują. Jak widać na załączonym obrazku. Nasza telewizja. Lodówka magiczna, która składa napoje, oczywiście bezalkoholowe, dla naszych zawodników. I obsługi. I obsługi. No. A co to telewizja? Teraz obejrzymy warsztat, w którym remontujemy silniki. Teraz właśnie z kolegą Marcinem zbieramy podpisy dla naszego prezesa, który dzisiaj żegna się ze stanowiskiem prezesa. Ostatni mecz jego pożegnalny. Przygotowaliśmy do niego plastron i pocztówki zawodników, które podpisują. Cześć, jestem Marcin, dzisiaj jestem w roli kierownika drużyny, co na młodzieżówkę akurat zdarza mi się drugi raz, nie, trzeci raz, co pozwala mi zachować ważną licencję na przyszły sezon i nie będę musiał jechać na szkolenie do Warszawy. Poprzednio byłem również na meczu asystentem Kostka, asystentem kierownika drużyny. Mecz udało się wygrać, co akurat mi się bardzo odpowiada i mam nadzieję, że nasz klub utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na co dzień zajmuję się marketingiem w klubie tutaj GKM Grudziądz. Chociaż powinienem powiedzieć Mr. Garden GKM Grudziądz z racji, że to jest nasz sponsor tytularny. Odpowiadam również za pozyskiwanie sponsorów. Co mogę więcej dodać? Jesteśmy właśnie w biurze marketingu. Tutaj odbywają się konferencje prasowe. Również tutaj rozmawiamy z częścią naszych partnerów w naszej współpracy, chociaż ja nie ukrywam, że również często wybieramy się w teren, by porozmawiać o różnych aspektach, czy to sponsoringowych, czy też po prostu współpracy, ponieważ mamy dość ciekawy program, między innymi GKM For You, który polega na tym, że osoby, które mają karnet, mogą w danej placówce nabyć produkty ze zniżką. Z racji, że pochodzę ze Śląska, to czasami mi towarzyszą okulary bardzo charakterystyczne u jednego z prezesów w Polsce. Z tego miejsca serdeczne pozdrowienia dla Rybnika. Czy to są Ray-Bany? Nie, to nie są Ray-Bany.
Przed meczem jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tutaj mniej więcej tak wygląda lista rzeczy, którą trzeba, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć przed meczem. Jest to praktycznie cała strona A4, ale jakoś dajemy sobie radę z racji, że jesteśmy tutaj jednym zespołem, to każdy stara się wspierać, więc praca idzie w miarę poprawnie. Aktualnie jest środa, więc zostało praktycznie półtorej tygodnia do meczu z Falobazem Zielona Góra. Tak mniej więcej w tym czasie staramy się już zrealizować program zawodów, więc niestety nie będzie materiału o wyjeździe w Lesznie w nim do przeczytania. Ale to są kwestie po prostu czasowe i logistyczne. Programy zawodów zawsze staramy się ująć poprzedni mecz na obiekcie przy ulicy Hellera, czyli praktycznie na naszym obiekcie. Również przedstawiamy rywali, gwiazdy rywali i praktycznie wydarzenia z życia klubu. Również mamy ostatnią stronę od tego sezonu poświęconą social media. Każdy, kto wpisze hashtag wszyscy na H4, ma szansę znaleźć się w programie zawodów na właśnie ostatniej stronie. Niektórzy mówią, że zima to jest martwy okres, ale tak naprawdę dział marketingu ma w tym czasie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Można tylko powiedzieć, że samo przedłużanie umów sponsorskich zajmuje mnóstwo czasu. Również staram się pozyskiwać nowych sponsorów, co jest jeszcze trudniejszym wyzwaniem niż pozostawienie obecnych. Cześć, to Sławomir. Dzisiaj pełnię na speakera. Cztery małe organizacje startu nie jest bardzo blisko, ale Grudziądz, 3 punkty dla Damiana Starkowskiego. Dziękujemy za wizytę w Grudziądzu i zapraszamy na Hallera 4.